przed wami Alan! Alan Człowieku Godziński! Kilka prostych na początek. Kombinacyjka. Raczej stawia na precyzję niż siłę. Mały brak komunikacji, ale w klatce tego nie będzie. Tyle? Okej, w porządku. Myślę, że Alan postanowił nie pokazać tutaj zbyt wiele, bo tak naprawdę chce wszystko pokazać jutro, wszystko chce pokazać w klatce. Zobaczymy, czy będzie na to gotowy jego przeciwnik, przeciwnik, który już ma odrobinkę doświadczenia. Poprzednia walka nie wyszła może, nie poszła może po jego myśli, ale na pewno będzie tutaj szukał okazji na rehabilitację. Ma przewagę warunków fizycznych. Zobaczymy, co pokaże. No i co? Myślę, że jesteśmy gotowi właśnie na niego. Przed wami Przemysław! Kolarczyk! Tutaj znowu powiedziałbym, że bardzo jest stawiane na szybkość. Widać, że jesteś gotowy na to, żeby obronić obalenie. Bardzo dużo ruchów pomiędzy ciosami i kolana. Lewy, lewy się. Już na tym etapie widzimy, że Kolar chce dzisiaj zaprezentować więcej. Zobaczymy, co zaprezentuje jutro w klatce. A będzie nim z zawodnikami... Alan! Alan Człowieku Godziński! Ja się czasami tak zastanawiam, czy jak ty te końcówki tak przeciągasz, czy ci nie padnie oddech w pewnym momencie, ale naprawdę radzisz sobie z tym powodem. Dziękuję. Jak to powiedział pewien znany człowiek w pierwszym wywiadzie? Już patrzę. 75-400. 75-400. No będzie więcej chyba niż przeciwnik, coś mi to podpowiada. Za chwilę zobaczymy, co będzie miał do powiedzenia Kolar. A więc, jego przeciwnikiem, Przemysław Kolar! Kolarczyk! Jeden z zawodników, który został tutaj wyróżniony przez Malika Montanę. A kontynuując, jak powiedziałeś w pierwszym wywiadzie, Pawłowski to profesjonalista. Także... Wiadomo, o co chodzi. A zobaczmy, ile na wagę wniesie. 67-200. Także jest różnica. 8 kg. Podejdźcie do siebie, panowie. No właśnie, face to faceik. Za chwilę do publiczności. I zadam wam parę pytań, bo ktoś tu nie zrobił uwagi. Coś tu spokojnie strasznie na tych face to face'ach jest, panowie. Alan już wie, że nabroił, bo nie zrobił uwagi, to teraz będzie spokojny. Widzimy, panowie, mimo że na początku było pomiędzy nimi bardzo gorąco, na rundkach powiedzmy trochę się wyrównało. Kolara widzę, żuchwa lata. Jest wkurwienie, delikatne, uśmieszek teraz. A widzieliśmy, że na media treningu latały też bardzo ładnie kolana. No, to fajnie rzeczywiście wyglądało. Oj, ktoś tu próbuje się przepchać. Ale walka na... Jak eskimosi trochę, na pewnym etapie. Do publiczności. Pozycja bokserska.
To jest pojedynek, który otworzy jutrzejszą galę. Zostańcie, chłopaki, zostańcie. No chciałem właśnie podpytać, bo to jest pierwsza, którą powiedziałeś. No ktoś tu nie zrobił wagi. No właśnie, Kolar, jak się na to zapatrujesz? No 30% do mnie albo nie walczymy, nie? Jak, przede wszystkim jakby dlaczego nie udało się zrobić tej wagi? Czy wiesz, gdzie popełniłeś błąd? Wiesz co, no w jedzeniu. Ja zawsze popełniam ten błąd. Widać. No tak, dlatego to powiedziałem przed chwilą, mordo, jakby. Tak czy siak, powiedz mi, rozumiem, że wciąż chcesz, żeby do tej walki doszło i poza tym jednym aspektem jakby jesteś przygotowany na Kolara. Wyjebane mam na ten hajs, bierz 30%. Okej, okay, a w takim razie jeszcze pytanie, czy uważasz, że będziesz w stanie jutro przeciwstawić się Kolarowi, którego sam Malik Montana pochwalił za to, co pokazał na media treningu? Tak. Okej, okay, Kolar, pytanie do ciebie. Jak się czujesz, będąc wyróżnionym przez Malika? Fajnie, zajebiście, to na pewno miło z twojej strony. No i co, jutro wydaje mi się, że też będę inny, tak jak byłem na konferencjach inny, tak jutro będę w klatce inny. No i wszystko na plus, nie? Dobrze, a więc pierwsza walka jutrzejszej gali. Kolar kontra Alan Człowieku. Dziękujemy serdecznie, tak jest.